Dzień dobry, witam jak zawsze, bardzo serdecznie. Zaczynam tutaj swój dyżur dzisiaj w NTV. Studio Sobótka się kłania. Zaczynamy od mocnych, twardych rzeczy, od tak naprawdę w świecie społecznym, konstytuującym rzeczywistość, zasad i reguł. Ekonomia, finanse, gospodarka. Wszyscy jesteśmy w tym mniej lub bardziej zanurzeni. Wolni ludzie i generalnie rzecz biorąc środowiska niezależne, alternatywne od bardzo wielu lat dyskutują o tym, jak wygląda i pokazują, uwłaczniają, jak wygląda obraz tak naprawdę i mechanizm działania współczesnych finansów i ekonomii, zarówno w Polsce, jak i na świecie. I oczywiście pokazując te wszystkie patologie, bo jest to system patologiczny, dzisiaj już chyba mało kto, nawet ci, którzy go stworzyli, stwierdzają, że już dalej się tak nie da. Skala zadłużenia jest tak duża, że już ci, którzy konstruowali ten mechanizm zadłużenia, przyznają, że trzeba to z tym coś zrobić. Stąd między innymi projekt Wielkiego Resetu. A jednocześnie pytanie, co dalej, jak dalej? Od dawna w tej polskiej przestrzeni właśnie niezależnej myśli, myśli ekonomicznej, obecni są Wojciech Dobrzyński z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i Piotr Jankowski, który jest ekspertem tego instytutu. Obaj panowie, jak też jeszcze też inne osoby z tym współpracują, oprócz analizy tej sytuacji, u nas była nieraz przedstawiana, cały czas pracowali, pracują nad tym, w jaki sposób ma wyglądać nowa gospodarka w nowej Polsce, nowy mechanizm finansowy. Dlatego bardzo to jest dobry tytuł, a za moimi plecami widzimy taką winietę jakby tego dokumentu, który został przez nich przygotowany i on jest oczywiście dostępny już nie od dzisiaj. Mowa jest o tym ekonomicznym akcie konstytucyjnym. Chcielibyśmy dzisiaj, poświęcając temu tak jakby dobrą ilość czasu, żeby na spokojnie jeszcze raz został ten cały projekt w sumie ekonomicznej jakby warstwy konstytucji przedstawiony przez kolegów. Będzie potem też w innych dniach wiele spotkań i debat tutaj przez NTV pokazywanych, żeby się odnieść do tego, co oni tam stworzyli, co napisali. Witam serdecznie Wojtku i Piotrze. Witamy Cię Janusz, witamy serdecznie Państwa. Trochę witam również. Tak, mamy Was trochę na zdjęciach, bo tak na żywo to widzę, że nie wszystko się chyba udało, ale najważniejsze, że słychać Was głos na żywo. Słuchajcie, zacznijmy to troszkę od jakby takiej małej historii. Kiedy po raz pierwszy został ten akt ekonomiczny, powiedzmy, ogłoszony i skąd on się wziął, że tak powiem? Efektem czego jest, jakiej pracy to? No więc tu warto powiedzieć, że ekonomiczny akt konstytucyjny powstał w wyniku wieloletnich prac, tak, między innymi w instytucie, zgora już sześcioletnich. W pewnym momencie powołaliśmy taki zespół ekspercki, właśnie gniety, które są za tobą, czyli Nawigatorzy Jutra, Fundacja Jesteśmy Zmianą, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych oraz jeszcze kilka osób doprosiliśmy do tego projektu, żeby właśnie usiąść i zastanowić się nad ustrojowym rozwiązaniem dotyczącym właśnie architektury finansowej. Ponieważ uznaliśmy po latach pracy, że to jest absolutnie kluczowa sprawa, kwestia pieniądza, jego suwerenności i tego, kto ma wpływ na jego kreację i emisję. I stąd w pierwszym, w ogóle preambuła zaczyna się, że zważywszy, że suwerenny pieniądz, suwerenny bank centralny i suwerenna architektura finansowa są bramą do suwerenności państwa oraz że pieniądz w rękach państwa jest najważniejszym atrybutem sprawowania władzy i budowania dobrobytu obywateli. I dalej właśnie mówimy, uchwalamy aktem konstytucyjnym następujące prawa kardynalne. Skąd się wzięły nazwa prawa kardynalne? My tu się odwołujemy, o czym pewnie więcej powie Piotr, bo się pochyla nad bardzo mocno właśnie nad pierwszą Rzeczpospolitą, która właśnie posiadała owe prawa kardynalne, które były prawami absolutnie fundamentalnymi, które nie można było zmienić od sobie tak, bo one właśnie kreowały pewien ustrój, pewne relacje społeczne, pewne relacje wewnątrz państwa. Jest zresztą niesłychanie atrakcyjne, bo do pierwszej Rzeczypospolitej bardzo wiele innych nacji chciało się przyłączać właśnie dlatego, że mieliśmy tak dobrze skonstruowane prawo. To jest jedyne imperium w historii w ogóle cywilizacji świata, które się rozrastało
nie przez ekspansję, nie przez napadanie na inne kraje, tylko że do nas chciano się przyłączać. Ten ewenement nigdzie wcześniej nie zafunkcjonował. To była szczególna rola Rzeczypospolitej. I wtedy powołaliśmy ten zespół i najpierw było tak, że ponieważ ta problematyka jest bardzo szeroka, to do nas, do biura spływało bardzo wiele wielostronicowe opracowania. Chodziło o to, żeby zbudować bardzo prosty dokument, jakby creme de la creme, który by się zmieścił na jednej stronie kartki A4. I właśnie ten zespół, i tu jest duża zasługa właśnie też i Piotra właśnie, żeby doprowadzić do uproszczenia tego dokumentu, tak żeby on był jasny, czytelny i zrozumiały dla każdego. I te prace trwały kilka miesięcy i mniej więcej jakieś 3 lata temu pierwsza wersja ekonomicznego aktu konstytucyjnego się ukazała. A dlaczego mówimy o tym dzisiaj? Dlatego, że żeśmy w kolejnych pracach, o których powie Piotr, kiedy żeśmy się zastanawiali nad strukturą, jak powinna wyglądać struktura monetarna i kwestia dwuwalutowości, uznaliśmy, że to jest moment, żeby wprowadzić ten właśnie element do tego aktu konstytucyjnego, bo on jest niesłychanie ważny. I wreszcie inne podejście do kwestii deficytu budżetowego. Bo to jest rzecz niesłychanie istotna, w jaki sposób my traktujemy deficyt budżetowy, jak go finansujemy i właśnie odwracamy to, co teraz stoi na głowie w ekonomii, stawiamy na nogi, że właśnie deficyt budżetowy jest finansowany z nowej emisji, czyli finansowany właśnie przez Narodowy Bank Polski, co w sposób absolutnie radykalny odwraca sytuację gospodarczą w Polsce, no i gdyby był zastosowany gdzieś w innych krajach, również w każdym innym kraju. To jest absolutnie fundamentalna zmiana ustrojowa, przewrót kopernikański w ekonomii, jak o tym mówi Piotr. Tutaj wstęp z twojej strony, ja tutaj też Piotra od razu też jakby dopytam, ponieważ tutaj też rozmawialiśmy o tym, że w mainstreamie zaczęły pojawiać się publikacje, które w sposób tak właściwie słowo w słowo powtarzają całą argumentację prowadzoną również i przez was przez całe lata i całe tej analizy, jak działa ten globalny system finansowy i jego odpowiedniki w Polsce. Tutaj w tamtym numerze Gazety Bankowej, chyba najbardziej popularnej, jeśli chodzi o środki biznesu finansowego, bankowego, ubezpieczenia i tak dalej. Jest to artykuł profesora Eugeniusza Gattnara, umorzyć długi suwerenne, a w tym numerze, to był marcowy, a w tym numerze kwietniowym rozpoczęła się cała debata i dyskusja, zabrał głos dr Jacek Hołoniewski, pisząc artykuł: dług publiczny trzeba umorzyć, a w przyszłości go nie zaciągać, lub też dr Jacek Bednarczyk, skutki błędnej doktryny. Co się dzieje? Po prostu tak przy okazji, Piotrze, bo wiele rzeczy już zostało powiedzianych, a to jest taki troszkę nowy wątek związany z tym, że wraz z przybliżaniem się wielkiego resetu, o którym doskonale wiecie i on jest konsekwencją tego, co zrobiono, jeśli chodzi o zbudowanie tego systemu finansowego, co się dzieje, że w takich czasopismach mainstreamowych pojawiają się głosy merytoryczne i to takie naprawdę na poziomie, które mówią: słuchajcie, to jest w sumie wszystko na chorych nogach oparte i trzeba to zmienić. Znaczy jest kilka powodów. Pierwszy powód jest taki, że król jest nagi. Wszyscy już o tym wiedzą, że jest nagi i trudno to po prostu ukryć. Ale drugi powód jest taki, że jest to, powiem coś może przerażającego, niepopularnego, ale że jest to w pewien sposób zaplanowane przez system, dlatego że pieniądz dłużny wypełnił, ja już o tym wielokrotnie mówiłem, wypełnił swoją funkcję, spełnił swoją rolę, która była jakoś tam zaplanowana kilkaset lat temu, już tam nie spierajmy się dokładnie kiedy, i realizowana. Jakie były cele tego pieniądza dłużnego? Zrabować pracę i zrabować własność. I teraz w obliczu tej pandemii Rabunek przyspieszył. Tak, oczywiście, dlatego że te w cudzysłowie elity światowe, które to wszystko projektują, koordynują, zdały sobie sprawę po kryzysie 2008-2009 roku, że
tak szybko się nie da tego przeprowadzić wszystkiego, ponieważ ludzie zaczęli się budzić, ponieważ ten kryzys 2008-2009 był dużym tąpnięciem i dał wielu ludziom dużo do myślenia. Ja sam jestem przykładem człowieka, który zaczął tak szybko dojrzewać i zastanawiać się nad tym, gdzie żyje i o co w tym wszystkim chodzi właśnie w 2008 roku. Ja pracowałem wtedy w finansach zresztą, więc tym bardziej miałem powody, żeby jakby się nad tym zastanawiać i pochylać. I po prostu te tak zwane, jak mówię, elity doszły do wniosku, że nie da się tego tak łatwo i szybko przeprowadzić. W związku z tym trzeba, że tak powiem, zaimplementować metody ekstraordynaryjne. No i tą metodą ekstraordynaryjną jest to, co w tej chwili się dzieje wokół nas. Generalnie cel jest bardzo prosty. Zlikwidować klasę średnią i zlikwidować własność. Generalnie zlikwidować. Czy własność tej klasy? Myślę, że nie zlikwidować własność globalistów i potężnych koncernów. Nie. Chodzi o własność. Własność klasy, tak. Tak, w tym takim naszym segmencie podstawowym, tak. Normalnych ludzi, którzy mają, nie wiem, małą firmę, mały zakład produkcyjny, usługowy, jakąś nieruchomość jedną, drugą i tak dalej, i tak dalej. Zresztą oficjalnie globaliści o tym mówią, mówiono o tym oficjalnie niedawno w Davos. Oni się w ogóle z tym w tej chwili już nawet nie kryją. I teraz w momencie, kiedy ten pieniądz dłużny wypełnił swoją historyczną misję, czyli obrabował nas z pracy, no bo generalnie istotą pieniądza dłużnego jest rabunek pracy. Ja wielokrotnie o tym mówiłem i ten mechanizm analizowałem i przedstawiałem, na czym ten rabunek pracy polega. W skrócie telegraficznym chodzi o to, że bank kreuje, czyli tworzy pieniądze ex nihilo, pożycza nam te pieniądze, czyli tak naprawdę pożycza nam, ponieważ wcześniej bada zdolność kredytową nasze przyszłe dochody, czyli krótko mówiąc musi pierw je przywłaszczyć, żeby nam je pożyczyć. Po czym jak oddajemy ten kredyt do banku, to ten pieniądz jest niszczony, bo jego tak naprawdę nigdy nie było. On jest tylko pretekstem do tego, żeby pojawiły się odsetki, które są pompowane na rynki kapitałowe i finansowe i są realnym pieniądzem dla tego systemu. A normalny człowiek, który żyje z pracy, jest pozbawiany ekwiwalentu pieniądza na rynku. Pozwolisz, Piotrze, że wiesz, jakby sięgnę do starych jeszcze czasów teorii ekonomii, których ja studiowałem. Oczywiście tam było takie pojęcie, wiadomo skąd wzięcie, że jedynym źródłem wartości jest praca. To szło się w konfrontacji z taką ekonomią, powiedzmy tą kapitalistyczną. Koniec końców ja wiem, że to nie jest temat na dzisiaj, ale myślę, że w najbliższych latach ten temat wróci, co jest właściwie źródłem wartości, bo kapitał jako taki jest niewątpliwie pracą, która została w jakiś sposób, nie wiem, zamrożona czy też skrystalizowana. Tak przy okazji, bo sam powiedziałeś, że to był rabunek pracy, bo mówisz pracy i kapitału, no własności, no własność to oznacza pewne urzeczowione już efekty pracy, prawda? Zawsze to, wszystko co istnieje w naszym świecie ludzkim jest tak naprawdę efektem pracy, co do tego chyba... Oczywiście. Nie się tutaj niestety marxist to ogłosił, to może to nieszczęście polega na tym, że u Marxa to chyba było i przez to nieszczęście trudno jest mówić o pewnych rzeczach, które są ważne. Oczywiście, że praca jest innowacyjność, wysiłek. A to jest wszystko praca. Wszystko to jest praca. Intelektualna, różne aspekty pracy, tak to można powiedzieć. Wszystko to tworzy prawdziwą wartość. Tylko właśnie dlatego mówię o rabunku pracy, że ten system finansowy, w którym żyjemy, od wielu, wielu lat właśnie rabuje tą pracę. I to jest pierwszy etap, a drugi etap to jest rabunek własności. Tak. Bo jeśli już nasza praca zostanie zrabowana, to co można nam zrabować? No to, co nam zostało jeszcze, czyli własność. I teraz ten proces radykalnie przyspiesza. I teraz w momencie, kiedy poprzez lockdowny różnego typu i to, co się dzieje naokoło, przedsiębiorcy, a jest to już w tej chwili chyba niestety masowe zjawisko, zaczną bankrutować i wyprzedawać, żeby ratować życie swoje i swoich rodzin, swoje majątki firmowe, majątki prywatne, to w tym momencie, jeśli dojdziemy do takiego właśnie momentu, kiedy to nastąpi, to ten pieniądz dłużny w zasadzie przestanie już być potrzebny systemowi, dlatego że wtedy łaskawi nasi władcy rządzący powiedzą, no teraz będziemy bardzo dla was fajni i damy wam dochód gwarantowany, tak? Tak. No bo jest taka trudna sytuacja, czyli tak jak ja to nazywam cyfrową miskę ryżu, czyli krótko mówiąc, mało tego, długi nawet wam umorzymy.
No dlatego ta dyskusja w Gazecie Bankowej, prawda, no nie jest przypadkowa. Ona tutaj już sygnalizuje, że chcą to zrobić. Oczywiście wszyscy się cieszą, że tak by mogło być, ale nie zdają sobie sprawy, co idzie jeszcze z boku. Sam fakt umorzenia długów nie jest żadną łaską, tylko pytanie, co nam chcą zabrać w zamian. Nie, no oczywiście, że nie jest łaską, bo te długi są bezpodstawne i haniebne. Na ten temat jest ogromna literatura, zresztą tak, ekonomiczna. Natomiast oni chcą przeprowadzić taki diabelski deal polegający na tym, że właśnie utracimy wolność, utracimy kontrolę nad własnym życiem, utracimy niezależność, będziemy pod stałą presją i będziemy tak naprawdę non-stop inwigilowani, ponieważ dostaniemy jakąś jałmużnę. Natomiast z drugiej strony nie będziemy mieli już prawdziwej wolności opierającej się na tym, że jesteśmy posiadaczami jakiejś własności. W oparciu o tą własność możemy realizować własne cele życiowe, rozwijać się i zaspokajać własne potrzeby i potrzeby własnej rodziny. Czyli staniemy się takimi nowoczesnymi niewolnikami i w tym momencie wystarczy pieniądz cyfrowy emitowany przez banki centralne. Oczywiście w parze z tym będzie szła likwidacja gotówki, bo to jest jeden z elementów tego projektu. I w tym momencie już będzie pełna kontrola, inwigilacja, praktycznie nie będzie własności i będziemy takimi ludźmi, takimi współczesnymi niewolnikami, którzy będą mogli być w każdej chwili w związku ze swoją niepokornością, niezależnością, po prostu odłączeni od prądu, bo w momencie, kiedy będziemy w rzeczywistości, kiedy banki centralne będą kreować, tworzyć tylko i wyłącznie pieniądz cyfrowy i nie będzie gotówki, no to w każdej chwili odcięcie nas od przysłowiowego prądu czy chipa będzie powodowało to, że po prostu przestaniemy normalnie funkcjonować i żyć, bo nie będziemy mogli po prostu istnieć wręcz biologicznie. Tak. Mamy tego jakby coraz większą świadomość. Natomiast przechodząc do tego, w jaki sposób, bo nieraz żeśmy już to analizowali, w jaki sposób trzeba by to wszystko od nowa ułożyć. Przypomnijmy, że wiesz, w czasach PRL-u, ale też jeszcze przed rokiem 97, może na mniejszą skalę, chociaż zwracaliście uwagę, że już ustawy Balcerowicza powodowały, że państwo pożyczało pieniądze od banków komercyjnych na dużo większą skalę, zamiast dostawać pieniądze, mówię, rząd od Narodowego Banku Polskiego. To jednak były takie czasy i w realnym socjalizmie, że to było pilnowane. Oczywiście w realnym socjalizmie było inaczej i pod względem monetarnym powiem może coś, co się wielu osobom nie spodoba, ale uczciwiej na pewno, dlatego że Narodowy Bank Polski funkcjonował w ten sposób, że wysyłał urzędników swoich do zakładów produkcyjnych w całej Polsce. I ci urzędnicy mieli za zadanie szacować wielkość produkcji i potencjału ekonomicznego. I ta emisja pieniądza była oczywiście, wiadomo, była hiperinflacja, był dodruk, było wiele złych rzeczy, ale generalnie jakby zamysł i zasada była taka, że pieniądz ma być ekwiwalentny, ilość pieniądza ma być ekwiwalentna do ilości poziomu towarów i usług, tak. To, tak, najkrócej, najprościej rzecz ujmując. Oczywiście w momencie, kiedy weszliśmy w system zachodni, czyli po 89 roku, nastąpiła totalna rewolucja. I dlaczego nastąpiła między innymi ta tak zwana prywatyzacja, tak naprawdę rabunek? Dlatego, że wchodząc w nowy system ekonomiczny, musieliśmy mieć rezerwy po to, żeby emitować gotówkę, czy ten agregat M0, mówiąc dokładniej, czyli ten pieniądz rezerwowy. A żeby mieć rezerwy, bank centralny musiał mieć dolary wówczas, tak? A żeby mieć dolary, trzeba było wyprzedać ogromną część majątku narodowego, przemysłu, który odziedziczyliśmy po PRL-u. I ten przemysł oczywiście w części był mało wartościowy, ale w ogromnej części był bardzo wartościowy i był oparty na bardzo nowoczesnych technologiach. I to, że ludziom w PRL-u żyło się dość skromnie,
wynikało właśnie z tego, że była ta akumulacja, że ten wysiłek zbiorowy był przeznaczany na gigantyczne inwestycje. Tak, rozumiem. I to jest w ogóle niewiarygodne dzisiaj, jak komuś się mówi, że w epoce Gierka co miesiąc powstawały dwa nowe zakłady pracy. I to była naprawdę gigantyczna skala, a dług, który z tego, ten mityczny dług, który z tego wyniknął, jest naprawdę śmieszny. Naprawdę śmieszny. To jest tak zwany, jak to mówią młodzi ludzie, pikuś w stosunku do długu, który został wygenerowany po 1989 roku. A ile się... Tylko że 30 miliardów dolarów, pamiętam, za epoki Gierka zostało do spłacenia, tam klub paryski, to potem to jakoś tam, potem jakoś to ktoś agregował te wszystkie długi jeszcze z czasów PRL-u, gdzieś na sumę, pamiętam, 30 miliardów dolarów. Wszystkie. Tak, tylko że zauważmy różnicę. Po tamtym długu mikroskopijny, w stosunku do obecnego, zostało bardzo wiele wartościowych rzeczy w formie właśnie zakładów przemysłowych, infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. A po tym długu, po tym długu, który teraz zaciągnęliśmy w tak zwanej trzeciej RP, panowie tutaj się rozmawiamy we trójkę, po tym długu przede wszystkim ludzie dostali, jak to się mówi, papu, to znaczy konsumpcja, ta indywidualna, niewątpliwie się bardzo poszerzyła. I to jest pewien tragizm tej sytuacji, to nagle myśmy w zasadzie z tego całego strategii inwestycji w przyszłość, że jesteśmy w strategii konsumpcji, gdyby się temu przyjrzeć, ale oczywiście jakim kosztem, tak, skala zadłużenia, żeby teraz mieć papu lepsze niż mieliśmy tam, jest nieporównywalna za to, że mamy te wszystkie gadżety, ale ludzie czasami idą za, dlaczego ta rewolucja się udała, nie tylko kwestia wolności była, że był system, prawda, niedemokratyczny, komuna i tak dalej, ale również ta tęsknota za wyższym poziomem konsumpcji tak naprawdę zawaliła stary system. Niewątpliwie... Co, Wojtek? No bo chciałem powiedzieć, bo tu rzeczywiście troszeczkę przeszliśmy na taki bardziej... Wiem, analizę tego jeszcze co było. Ogólną, chociaż my bardzo ostro stawiamy tezę, że w ogóle te oba systemy, zresztą Piotr będzie miał bardzo fajny wykład na konferencji, na którą jedziemy. Jedziemy wszyscy razem, tak. Aha, nie wyjedziecie, wyjedziemy dzisiaj, tak. Tam jest właśnie czy socjalizm, czy kapitalizm. To taka niby wydaje się, że to są przeciwzawne systemy, absolutnie nieprawda. Ten system, który teraz jest, jest takim właśnie mega socjalizmem, socjalizmem korporacyjnym, do którego zostały dodane dodatkowe narzędzia informatyczne, jeszcze bardziej nas zniewalające i znakomicie wypompowujące z budżetu państwa, no, który oczywiście my tworzymy podatkami, budżet państwa oczywiście jest kreowany przez obywateli, przez ich majątek, wypompowywany był właśnie przez te ostatnie lata, myśmy to nawet nazwali oscylatorem budżetowym. Właśnie w ten sposób pozbawiano nas majątku. I tu musimy pochylić się na chwilę nad bardzo istotną rzeczą dotyczącą etyki. Piotr bardzo rozbudował, też będzie o tym mówił na tej konferencji, definicję wolności. Czym jest wolność? Ta najprostsza wolność to jest taka wolność, która nie narusza wolności innego człowieka, ale również poszerzył to Piotr i w Instytucie będziemy promować taką definicję wolności, że również wolność nie może, nasza wolność, wolność korporacji czy wolność ekonomiczna kogokolwiek nie może naruszać dobra wspólnego, bo to też jest bardzo ważny element i my to w tym akcie konstytucyjnym również żeśmy uwzględnili, że pewne zasoby, pewne strategiczne zasoby, pewna infrastruktura krytyczna nie może być przedmiotem prywatyzacji. Jasne. Może być jakaś firma prywatna pod nadzorem właśnie społecznym i państwowym uczestniczyć w budowie tego, natomiast absolutnie musi być to chronione. To jest fundamentalna zmiana podejścia właśnie do własności, do majątku, do tego, co jest dobrem wspólnym, bo to właśnie konstytuuje normalny ustrój, jaki powinien funkcjonować. Tak. Teraz to stoi absolutnie na głowie.
Więc w tym aktem konstytucyjnym my również te kwestie porządkujemy. Porządkujecie. Ja tutaj właśnie do tego, co jeszcze, to będzie bardzo ważne, ale co jeszcze Piotr mówi, ja tylko dodam to w formie pytania, bo ponieważ nieraz rozmawialiśmy o tych kwestiach i ja bym właśnie tak szukał, żebyśmy do końca jakby dobili do tego sedna pewnych procesów. One czasami są niewidoczne albo mało zrozumiałe przez ludzi, bo nimi, że tak powiem, władają pewne pojęcia ekonomiczne, które bardzo dokładnie zamazują sens danej sytuacji. Teraz bardzo Piotr też zaczął fajnie mówić o tym, że za PRL-u wysyłano urzędników, żeby badali, jakie są generalnie potrzeby, jeśli chodzi o możliwość wzrostu produkcji, a przez to ile będzie potrzebnych pieniędzy, żeby obsłużyć normalny wzrost. Normalny wzrost gospodarczy trzeba obsłużyć. I tutaj też teraz w związku z tym, co będzie się mówić o tym nowym akcie konstytucyjnym, to jest jasne, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, czy to też jest tak teraz, że normalna, oczywista potrzeba każdej gospodarki, która się rozwija. Nie, właśnie tak nie jest. Ale cały czas ludzie myślą. Ale poczekaj, no to właśnie. Ale budżet jest inaczej konstruowany niż budżet domowy. No, bo budżet domowy najpierw zarabiamy, potem wydajemy, a budżet państwa funkcjonuje kompletnie odwrotnie. Najpierw badamy potrzeby i potem emitujemy pieniądze. To jest tak, ludzie mylą te rzeczy. Tak, ludzie mylą, dlatego że nikt im tego do końca nie chce wyjaśnić, jak jest. Ale tutaj jest prośba o tylko potwierdzenie albo zaprzeczenie tej jednej niby technicznej rzeczy, o której wydawało mi się, że Piotr zaczął mówić w czasach PRL-u, że właśnie to, co ty też mówisz, jeżeli my po prostu rozpoznajemy, jakie są potrzeby, żeby dać pieniądz na rynek inwestycyjny czy konsumpcyjny, żeby po prostu był ten wzrost, to w tym momencie normalny proces przewidywania, ile w jakiś sposób, użyję tego pojęcia, w jakiś sposób trzeba wrzucić po prostu do społeczeństwa, żeby można było pokryć te wszystkie potrzeby inwestycyjne i to, co ludzie potrafią zrobić, potrafią wykonać skutecznie. W to weszły prywatne banki nie od dzisiaj. One weszły w ten proces, mówiąc tak, dlaczego wy sobie macie sami po prostu wykreować, policzyć, jakie są wasze potrzeby i ile pieniądza macie przygotować i wrzucić go w ten obieg gospodarczy, to my wejdziemy w to miejsce, to my będziemy wam po prostu te pieniądze dawać. Oczywiście brać, przecież wszyscy bierzemy z powierzchni, to są wszystko rzeczy, które trzeba wziąć, jak to się mówi, z tej przestrzeni niewidzialnej, z niczego. Tak samo jak Narodowy Bank Polski, słowa z niczego jest umowne. Tak samo banki prywatne brały z niczego i biorą z niczego, tylko jeszcze wkładają tą lichwę. Czyli oni nam weszli w taką prostą rzecz. To jest normalne, że trzeba mieć więcej pieniądza na rynku, a teraz jakikolwiek pieniądz, prawie 90% się pojawia na rynku, to musi być pieniądz dłużny, prawda? No to była ta prywatyzacja pieniądza, o której my mówimy. No nie, tylko pokazuję to od innej strony. No. Ja. To jest jeszcze gorzej, ponieważ nie został nigdy zrobiony bilans otwarcia. Jak żeśmy przyjmowali na przykład w 1989 roku, powinien być bilans zrobiony, jaki majątek posiadamy. Prawda? Właśnie po to, żeby wiedzieć, jaką emisję pieniądza możemy poczynić. I tego to nigdy nie zostało zrobione. Bo gdyby po roku, w każdym roku przy debacie budżetowej była informacja, że majątek wzrósł albo zmalał, a on cały czas malał, to żaden rząd Mazowieckiego by nie przetrwał nawet roku. No. Tak, oczywiście, że malał, i wracając do wątku długu i porównania długu z czasu PRL-u do obecnego długu, to paradoksem i tragedią wielką jest to, że po tamtym czasie został nam majątek, który został zresztą zrabowany w większości wypadków, wyprowadzony z kraju, zniszczony, jakby tego nie nazywać, ale w tej sytuacji mamy nie tylko dług, ale nie mamy własnego majątku, dlatego że w zasadzie wszystkie strategiczne dziedziny gospodarki są w tej chwili pod kontrolą międzynarodowych korporacji. I dzieje się tak między innymi dlatego, i tu wracam do właśnie tego, co Janusz przed chwilą mówił, że pieniądz nie jest suwerenny, pieniądz nam nie służy. Mhm. Dlatego, że kreacja pieniądza, która odbywa się z punktu widzenia realnej gospodarki i realnego człowieka, który coś tam konsumuje codziennie, ten pieniądz jest tworzony tylko i wyłącznie w prywatnym sektorze bankowym. W związku z tym służy tylko i wyłącznie interesom tego sektoru. On nie jest tworzony z punktu widzenia jakichś algorytmów opracowanych w oparciu o interesy naszej wspólnoty, naszego państwa, naszego narodu. On jest tworzony tylko i wyłącznie z punktu widzenia interesu
prywatnych instytucji bankowych, które są zresztą z reguły instytucjami zagranicznymi. I tak naprawdę tutaj nie ma żadnych zasad, znaczy nie, i przepraszam, jest jedna zasada, zysk ponad wszystko. Tak. Czyli wydrenować, wydrążyć, wyssać, przetransferować na rynki kapitałowe, przetransferować na rynki finansowe, a my tutaj będziemy mieli głód monetarny, który spowoduje, że jeszcze bardziej się będziemy musieli zadłużać, ponieważ pieniądz jest długiem, tak? Tak, ale Piotrze, tutaj ja przepraszam, że tak się ciskam, ale no, trochę też poczytam i tak czuję, co bym chciał, żeby widzowie zrozumieli jakby jeszcze głębiej, a wy to wszystko wiecie. Jeżeli większość ludzi pojmuje bank jako instytucję, w której jedni przychodzą i wkładają swoje depozyty, tak, na oprocentowanie, tak, a drudzy przychodzą, potrzebują pożyczyć pieniądze, czy na konsumpcję, czy na inwestycje, mówi o bankach komercyjnych. I po prostu dostają, nazywano to kiedyś pożyczką, bo to jest pożyczka. Tego typu usługi bankowe w zasadzie dzisiaj to jest jakaś mikrosprawa. Dzisiaj się nie pożycza pieniędzy. Kredyt jest czymś zupełnie innym niż pożyczką, prawda? Właśnie, żeby pokazać to, że oni tego tak nie robią, jak nam się wydaje, że robią. Oni po prostu kreują ten pieniądz właśnie z niczego, a to państwo powinno ten kreować dług jakby tak zwany z niczego i umożliwiać jego redystrybucję w tym kierunku, żeby obsłużyć gospodarkę, a nie żeby praktycznie monopol na kreowanie pieniądza z niczego miały banki. Banki miały brać po prostu od ludzi to, co ludzie nie mają w zapasie, tak, oszczędności i dawać tym, którzy chcą inwestować. To była idea pierwotnej bankowości. A co oni z tego zrobili? Kompletnie maszynkę maszynkę wiadomo do czego. Dobrze to powiedziałem? Przepraszam, panowie? Tak. Nie o to chodziło. To dotarło bardzo do nas wszystkich. No. Poruszyłeś bardzo ważny temat i bardzo ważny wątek jednego z mitów, na którym opiera się współczesny system, bo on się opiera na pewnych mitach i kłamstwach, na fałszowaniu pojęć. No, tym jednym z tych mitów jest właśnie to, że kredyt pochodzi z depozytu. Kilka lat temu się ukazała zresztą książka, tłumaczenie polskie książki Richarda Wernera 100 lat stracone w ekonomii i on tam dzięki pewnemu eksperymentowi opartemu na autentycznym oprogramowaniu banku Raiffeisen pokazuje dokładnie na tabelach rachunkowych, że to jest mit i nieprawda, jest odwrotnie. To właśnie depozyt powstaje z kredytu. A to, że bank swoją drogą musi sobie uzupełniać pewne niedobory, jak mu pieniądze wypływają, bo daje komuś kredyt i że jest jakby wymiana między bankami, która tam się jakoś tam równoważy, to jest zupełnie inny jakby temat. Natomiast istota jest taka, że pieniądz jest kreowany ex nihilo i że tak naprawdę depozyt, tak zwany depozyt, powstaje z kredytu. Depozyt to jest kolejne kłamstwo, ponieważ depozyt nie jest depozytem w banku, ponieważ jeśli ja wkładam pieniądze do banku, to tracę własność tych pieniędzy. To jest, jeśli bank by upadł, to przecież depozyt wchodzi w aktywa banku. Więc ja mogę mieć tylko roszczenie. Natomiast także tych mitów jest mnóstwo i tych kłamstw, półprawd, ćwierćprawd jest bardzo, bardzo dużo, ale cały ten system opiera się na tak naprawdę wielkim kłamstwie, jak kiedyś powiedział bodajże Goebbels, im większe kłamstwo, tym lepiej dla rządzących, dlatego że wielkie kłamstwo bardzo trudno jest obnażyć, a małe kłamstwo łatwo. Tak jest z pandemią teraz na przykład. Tak, dokładnie. Właśnie, jeżeli pozwolicie, bo poruszyłeś ważny temat, jednak chciałbym go dokładnie wytłumaczyć, bo powiedziałeś, że banki kreują ex nihilo pieniądz, ale tak samo będzie to robił Narodowy Bank Polski. Tu jest pewna różnica dosyć istotna. Otóż właśnie bank nam nie pożycza pieniądze, tylko kredytuje. To jest bardzo ważna, tak, ważna, różnica. Ważna różnica. Tak jest. Bo on może nie mieć ani grosza w kasie, tak, żeby udzielić nam kredytu. Dlaczego? Dlatego, że jak idziemy do banku, to pierwsze pytanie, które nam zadaje bank, jaką ma zdolność kredytową. To jest podstawa. Po to, dla nich, żeby się dowiedzieć, ile my pieniędzy zarobimy w przyszłości. I on nam kredytuje właśnie te nasze własne pieniądze. My sobie sami pożyczamy. Tak. Znaczy, zamiast sobie to, jest, tak, to, tak. To muszą ludzie zrozumieć. To jest pierwsze. Natomiast jeżeli bank centralny emituje pieniądz po to, żeby dokonała się jakaś inwestycja, prawda? I kiedy ta inwestycja, na przykład drogowa,
która ma zero rentowności. No w tym sensie, że jeżeli to ma być droga bezpłatna, infrastruktura cywilizacyjna ma się rozwijać, to to są inwestycje, które nie przynoszą dochodu, prawda? Nie da się bezpośrednio. Boże, ale pośrednio przychodzą, bo dzięki temu działa inny biznes. No, ale to i tak się sprowadza do tego. I stąd właśnie takie pożyczone pieniądze do rządu bank może umorzyć, dlatego że została wytworzona pewna cywilizacyjnie się rozwinęła infrastruktura, bo drogi, koleje powstają zawsze z dwóch powodów. Jedna to jest właśnie powodów gospodarczych, żeby ta infrastruktura się rozwijała, no i oczywiście z militarnych. I w związku z tym to są rzeczy, które muszą być właśnie finansowane w taki sposób. Stąd właśnie też kwestia owego deficytu, o którym my tutaj mówimy, właśnie może być finansowana takim właśnie pieniądzem wykreowanym przez Narodowy Bank Polski, właśnie aby taką infrastrukturę budować, służbę zdrowia, to co nie przynosi właśnie korzyści. Natomiast miałbym pewną propozycję, ponieważ tu jest taki dekalog, 10 krótkich punktów. Tak, to przechodzimy teraz do tego dekalogu, bo chodziło nam to, żeby... Tak, tak. I króciutko, że mówili, bo wstęp żeśmy zrobili tak, wstęp bardzo... Był, tak, obszerny, ale potrzebny. Prosimy bardzo, mamy tu jeszcze... Pierwszy, gwarantem suwerenności państwa i narodu polskiego jest suwerenny pieniądz. Absolutna oczywistość, którą nikt nie może kwestionować, szczególnie, że z historii wiemy, co się dzieje. Jeżeli traci się suwerenność nad pieniądzem, Rothschild to kiedyś bardzo obrazowo powiedział, nie interesuje mnie, kto sprawuje władzę, nie interesuje mnie, kto stanowi prawo, interesuje mnie tylko ten, kto kreuje pieniądz, bo wtedy będę miał władzę nad wami. Więc to jest absolutnie fundamentalny punkt. Myślę, że nie wiem, Piotrze, czy chcesz coś dodać do tego punktu? A ja bym zapytał, czy, bo to nie jest sfera wojskowej, jednym z gwarantów suwerenności jest własna armia, ale to jest jakby, to nie jest tak, że jedynym gwarantem suwerenności jest suwerenny pieniądz, on po prostu jest jednym z fundamentów. Ale armię trzeba opłacić. Tak, nie, no jasne, ale tak, żeby wiesz, no czasami... Zawsze wracamy do pieniądza, to nie jest, bo armia to... bez pieniędzy, bez uzbrojenia też jest nieprzydatna. Tu nie jest napisane, że jedynym gwarantem. Tak, ale to jest okej. Okay. Ja tylko zwracam uwagę, że to jest jeden z najważniejszych, no, gwarant, jeden z może dwóch, trzech najważniejszych fundamentów suwerenności państwa i narodu. Dokładnie. Pieniądz suwerenny jest własnością narodową i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do narodu. Depozytariuszem tego prawa jest państwo polskie i Narodowy Bank Polski. Ja jeśli mogę, krótki komentarz. To jest taki punkt, w którym można powiedzieć kilka słów o dobru wspólnym, dlatego że pieniądz jako taka podstawowa infrastruktura systemowa, społeczna dla państwa, dla narodu jest czymś, co musi zapewniać uczciwy obrót gospodarczy i musi dawać wszystkim jednakowe korzyści, to znaczy musi być jakby symetryczny w stosunku do wszystkich podmiotów i jednostek. I dlatego właśnie on jest tak ważny i dlatego jest jednym z głównych elementów dobra wspólnego, ponieważ nie można sobie wyobrazić realizacji dobra wspólnego i rozwoju społeczeństwa bez publicznego pieniądza. A w tej chwili, o czym mówiliśmy wcześniej, pieniądz jest prywatny. To teraz może trzeci punkt. To jest właśnie nowo dodany punkt, gdzie mówimy o tej dwuwalutowości. I jest tak. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emisji zarówno pieniądza wymienialnego, jak i pieniądza wewnętrznego, niewymienialnego i bezodsetkowego. Pieniądz wymienialny jest prawnym środkiem płatniczym. Obrót pieniądzem wewnętrznym jest dobrowolny. Administracja państwowa i samorządowa jest zobowiązana do przyjmowania danin publicznych zarówno w pieniądzu wymienialnym, jak i wewnętrznym. Jednostka pieniężna pieniądza wymienialnego i wewnętrznego są nominalnie równe. Tu mamy, to jest bardzo taki i chyba jeden z najdłuższych paragrafów, tam jest kilka elementów niesłychanie ważnych. Pierwszy to jest sygnał, że jest pieniądz wewnętrzny i zewnętrzny. To jest absolutnie kluczowe dla rozwoju gospodarczego każdego państwa.
pieniądz zewnętrzny oczywiście służy do tych rozrachunków międzynarodowych. Tam, gdzie dany kraj nie jest w stanie wytworzyć jakiegoś dobra, to musi mieć ten pieniądz wymienialny, którym będzie się posługiwał na rynkach międzynarodowych. Ale właśnie nie tak uzależniony jak teraz, jest zakotwiczony w koszyku walut i tak naprawdę jesteśmy pozbawieni suwerennego złotego, bo on jest jakby ekwitacją tego koszyka walut. I jest pieniądz wewnętrzny, niewymienialny, to jest ten, który tworzy tak naprawdę dobrobyt danego państwa, dobrobyt Polaków. Piotrze, rozwiń ten element. Właśnie, to jest bardzo ważne, byśmy zobaczyli, na czym polega różnica między tym wewnętrznym a zewnętrznym. Szczególnie ten wewnętrzny jest dla nas nie do końca jeszcze czytelny. Prosimy. To jest w ogóle, ten trzeci punkt jest dostosowaniem aktu konstytucyjnego do takiej koncepcji artykułu mojego, który się nazywa Uczciwy Pieniądz Polaków. Myśmy na ten temat zresztą, Januszu, nagrali dość długi program swego czasu. I ta koncepcja odwołuje się do wielu historycznych doświadczeń i wzorów. Żeby może nie sięgać do Niemiec z lat 30., gdzie właśnie był pieniądz wewnętrzny, który to były tak zwane weksle zatrudnieniowe. To był pieniądz, który obsługiwał właśnie gospodarkę wewnętrzną i dał taki niesamowity rozwój w ciągu tak krótkiego czasu temu krajowi. Ale my też mamy wspaniałe wzorce zapomniane, zupełnie rodzime. Mianowicie w XVI wieku, za czasów Stefana Batorego, dokładnie w 1580 roku, wprowadzono konstytucję menniczą, która dokładnie wprowadziła dwuwalutowość. I mieliśmy pieniądz ten zewnętrzny, który był pieniądzem opartym o złoto i srebro, i pieniądz wewnętrzny, czyli grosze. I ten system walutowy co najmniej 20 lat się utrzymał i polskie pieniądze były używane nawet w Turcji i w dalszych krajach. Także ten system się bardzo sprawdzał. Mówię o tych dwóch historycznych, bardzo odległych od siebie przykładach, bo to pokazuje pewien uniwersalizm tego rozwiązania, tej koncepcji. A polega ona na tym, że pieniądz wewnętrzny, czyli pieniądz niewymienialny, ma przede wszystkim budować samowystarczalność rodzimej gospodarki. Ma powodować to, żebyśmy wszystko maksymalnie, co możemy we własnym zakresie wytworzyć, sprzedać, czym się możemy wymienić, żeby powstawało w Polsce. Natomiast pieniądz zewnętrzny, wymienialny, jest pieniądzem, który jest pieniądzem, jakby, który daje możliwość komunikacji ekonomicznej ze światem zewnętrznym, bo nie wszystko możemy wyprodukować, nie wszystko możemy stworzyć w Polsce. I tutaj jest też bardzo ważna kwestia zasobów naturalnych, które są też elementem dobra wspólnego, dlatego że ten pieniądz zewnętrzny, wymienialny, powinien być oparty o coś, co będzie dawało mu wiarygodność, żebyśmy mogli za ten pieniądz kupować coś za granicą. A ta wiarygodność według naszej koncepcji powinna się opierać przede wszystkim na wykorzystaniu i przetworzeniu polskich zasobów naturalnych, na przykład geotermii, której mamy gigantyczne zasoby, ponieważ możemy być w perspektywie bardzo niedługiej przy odpowiedniej polityce inwestycyjnej ogromnym eksporterem energii w postaci ciepła czy prądu. I takie zabezpieczenie dałoby uznanie temu zewnętrznemu pieniądzu na rynkach międzynarodowych. Natomiast pieniądz wewnętrzny to jest pieniądz, który ma przede wszystkim budować samowystarczalność. Czy Piotrze, ja mogę zadać się takie pytanie, które by jakby, powiedzmy, skonfrontowało to nas tak jeszcze bardziej organoleptycznie, tylko czy można byłoby powiedzieć tak, że ten system pieniądza wewnętrznego mógłby funkcjonować na przykład troszkę w taki sposób, jak maksymalnie upowszechniony, nie wiem, system barterowy. Dzisiaj mamy w Polsce tylko taki jeden skromny na kilkaset tam firm. Czy w gruncie rzeczy nie sprowadza się do tego, że był, ja to nazywam barterowym tylko po to, żeby jakby pokazać, jakby to sprowadzić troszkę do takiej wyobraźni, wiesz, takiej konkretnej, nas wszystkich, tak? No bo gdyby te ileś milionów Polaków po prostu zaczęło działać w takim systemie, o którym nieraz my dyskutujemy, bo systemy barterowe
istnieją, tak? Ale nie liczące tam po 5000 czy tam 500, tylko żeby on liczył po prostu te miliony osób, jakie są, które coś wytwarzają po prostu na tym rynku. I to, że mamy tam w tych systemach barterowych, nie wiem, hasło, że coś się nazywało zielone, czarne, czerwone, denar, to nieważne. Ważne po prostu, że to jest pieniądz niewątpliwie niewymienialny, że to jest pieniądz taki wewnętrzny, bo my obsługujemy swoje dodatkowe możliwości, jakie mamy, jeśli chodzi o zasoby czasu pracy, tak, czy jakichś produktów i możemy się dodatkowo wymienić, a to nie jest ten pieniądz taki, jak używamy na co dzień złotówkowy, ale zawsze w tych systemach barterowych wiemy, że to jest jeden do jednego. My tutaj nie uciekamy od wyceny naszych towarów i usług w wewnętrznym systemie, który tak jakby sobie go zbudujemy, od tego, co dzisiaj nam rzuca wartość złotówki, tak, bo do niej się odnosimy. Czyli gdybym ja wziął i stworzył z grupą ludzi w Polsce, nie wiem, w formie spółdzielni, tak żartuję sobie, czy może pół żartem, system, w którym byłoby kilka milionów ludzi, prawda, albo nawet kilkanaście milionów ludzi, czy firm, bo to już podmiotów może lepsze, które byśmy tak pracowali ze sobą, jak na mikroskali funkcjonuje system barterowy, a państwo by to tylko gwarantowało. Byłoby to czymś odmiennym od tego, co mówisz? To ważne, ważne, co mówisz, bo tutaj trzeba o pewnych lukach powiedzieć, bo barter nie wszystkie likwiduje. Piotrze, bardzo ważne pytanie, ja myślę, że trzeba na nie... No właśnie, bo to przybliży nas do takich realnych, tak, tak. No, prosimy. Więc tutaj trzeba sięgnąć do pewnych pojęć ekonomicznych. Niestety, przykro mi bardzo, mamy w ekonomii do czynienia z trzema lukami, jeśli mówimy o systemie monetarnym. Z luką popytową, produkcyjną i nabywczą. Luka popytowa to jest po prostu to, co możemy wykorzystać bez żadnych inwestycji. Przykładowo, nie wiem, wolne miejsce w kinie, ktoś nie ma pieniędzy, żeby pójść i kupić bilet, tak? Ale miejsce jest, tak? Nie wymaga to żadnej inwestycji. Czy miejsce wolne w tramwaju. Natomiast luka produkcyjna to już jest luka, która wymaga pewnej inwestycji, żeby ją zagospodarować, ponieważ to jest kwestia taka, że to jest potencjalna produkcja, którą moglibyśmy sprzedać w momencie, kiedy byśmy mieli pełne zatrudnienie, na przykład w zakładzie pracy. I to już wymaga inwestycji. A luka nabywcza, no to już jest w ogóle luka, która jest jakby troszkę innej kategorii, bo to jest ta luka, która jakby wymusza na nas posługiwanie się pieniądzem dłużnym i wymusza sytuację, że w granicach 40-50% naszych wydatków jako społeczeństwa musimy pokrywać z długu, bo po prostu za mało zarabiamy, ponieważ system jest tak skonstruowany, że nas po prostu drenuje. I teraz, jeśli mówimy o pieniądzu barterowym, to on może wypełnić tylko tą pierwszą lukę. Natomiast na pewno nie wypełni tych dwóch pozostałych. A dlaczego? Więc... Na przykład, jeżeli ja mam wolne zasoby czasowe, mam zakład stolarski i mogę wyprodukować po prostu, nie wiem, odpowiednio więcej w takim systemie. No nie wiem, to jest kwestia pokazania, na czym polega różnica. No dobra, mówisz, że to jest tylko ta funkcja, bo ja na przykład mogę mieć możliwość wyprodukowania więcej czegoś. Ale pieniądz barterowy jest pieniądzem tylko, który jakby jest wymianą, która się bilansuje na zero. Tak. I w momencie, kiedy ja muszę zainwestować w swój zakład, żeby zatrudnić nowych pracowników na nową zmianę, czy kupić, nie wiem, nową maszynę, czy kupić surowiec, to już jest potrzebny nowy pieniądz. A system barterowy nie wprowadza nowego. No tak, ale masz równolegle system złotówkowy, więc ten normalny, ten zewnętrzny, gdzie ja po prostu sobie na przykład inwestuję w tym miejscu, a ewentualnie dodatkowo szukam sposobu. Nie, ale my mówimy o pieniądzu, bo zadałaś pytanie o pieniądz wewnętrzny, więc ja staram się wytłumaczyć, jaka jest różnica między barterem a pieniądzem wewnętrznym, że to jest projekt idący znacznie dalej. Dobra. Tak w telegraficznym skrócie, bo oczywiście można by o tym mówić bardzo, bardzo długo i można by to wyjaśnić bardziej szczegółowo. Jeśli będą pytania, widzę, że ten temat... Przy okazji następnych audycji będziemy to drążyć, dobra? Bo tak. To są ważne kwestie. Mamy następne punkty. Następny, czwarty. Wielkość emisji opiera się na potencjale gospodarczym oraz na wzroście gospodarczym z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza. Emisja zabezpiecza krajowy potencjał gospodarczy. Absolutnie kluczowy paragraf pokazujący, jak to powinno funkcjonować. To, o czym byśmy na samym początku mówili, że właśnie musi być zdiagnozowany majątek, że właśnie emisja może być oparta o potencjał gospodarczy, o możliwości gospodarcze i rotacja jest tu bardzo ważna. Piotr? To, tak, tutaj to można skwitować w zasadzie bardzo krótkim zdaniem, że pieniądza powinno być ani za dużo, ani za mało.
ma być go w sam raz. To jest dokładnie tak samo jak z krwią w organizmie człowieka. Bo w zależności od wagi, wieku i wielu innych czynników, tej krwi powinno być tyle, ile powinno jej być i powinna rotować, czyli krążyć z optymalną prędkością, ani za szybko, ani za wolno, bo mamy wtedy problemy z, nie wiem, nadciśnieniem, czy z niskim ciśnieniem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym pieniądza powinno być tyle, żeby w sposób adekwatny jakby obsługiwał realną gospodarkę, nie generując jakby ubocznych skutków w postaci inflacji, czy też deflacji. No to jest to porównanie znowu nadciśnienie, czy tam niskie ciśnienie u człowieka. I nie może być takiej sytuacji, jaka jest obecnie, że my jesteśmy na jakby pacjentem na ojomie, któremu się podaje krew poprzez transfuzję, bo de facto my obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że my jako organizm narodowy, jako organizm państwowy nie produkujemy własnej krwi, czyli własnego pieniądza. My musimy płacić gigantyczny haracz i dostajemy ten pieniądz z zewnątrz, z prywatnego sektora bankowego, o czym już mówiliśmy. Czyli krótko mówiąc, ten potencjał gospodarczy no, musi być, znaczy ilość pieniądza musi być dostosowana do tego potencjału, tak, i również jego rotacja, dlatego że jest bardzo prosta zasada, to już kończąc ten wątek, jest bardzo prosta zasada, im szybciej pieniądz rotuje, tym mniej go potrzeba. Mhm. Bardzo proste, i, tak? I on oczywiście buduje potencjał gospodarczy, bo w momencie, kiedy właśnie pieniądz jest tak zrównoważony, to ten potencjał gospodarczy się zwiększa. Jest zupełnie odwrotna tendencja niż teraz. Teraz tam majątek maleje, jest, że tak powiem, wyprzedawany i wywożony za granicę, a tu on będzie kreowany na miejscu, będzie się na pewno powiększał. Właśnie żeby, to, żeby jeszcze tą rotację wyjaśnić, to taka krótka anegdota. Jak wprowadzono wergl w latach 30. w Austrii, wergl szylinga, czyli tą walutę lokalną, którą emitowała gmina, emitował burmistrz, to po pół roku mniej więcej przyszedł skarbnik do burmistrza i powiedział, że ktoś im podrabia pieniądze. Tego, że wpłynęło im więcej z podatku pieniędzy niż pierwotnie wyemitowali. No i wtedy właśnie burmistrz mu wyjaśnił, że to nie jest tak. Po prostu to wynika z tego, że ten pieniądz tak szybko rotował, on miał tam rotację chyba 12 czy 13 razy w skali miesiąca, więc no po prostu niesamowitą zupełnie. To jest efekt mnożnikowy się nazywa. Tak, to, tak, że po prostu rzeczywiście w stosunku do pierwotnej kwoty wyemitowanej, jakby, bo tak można to obrazowo powiedzieć, że no mamy kwotę statyczną, tak? I jedna kwota wyemitowana. I później, jeśli ona została wpuszczona w taki gigantyczny, szybki ruch, to za każdym tym ruchem pozostawał ślad w budżecie miasta w postaci podatku, który był zaraz też wydawany oczywiście, bo były jakieś koszta, które ma miasto. I oczywiście, jak zsumowaliśmy w ciągu roku te wydatki z podatków, no to się okazało, że one rzeczywiście przewyższają tą kwotę pierwotnego wyemitowanego pieniądza. I właśnie na tym polega ten efekt mnożnikowy i dlatego tak szalenie istotna jest ten współczynnik rotacji pieniądza, który zresztą przy pieniądzu dłużnym, z jakim mamy do czynienia w tej chwili, jest, ta rotacja jest bardzo niska. Tutaj... No bo tu jest jeszcze ten, Piotrze, jeszcze ten okrąg obfitości, o którym mówi Iza Litwin, właśnie polega, że mamy jedną stówę, która obsługuje kilkanaście transakcji. No tak, no, szedcy, na tym to... U nauczycielki, nauczycielka, u fryzjera tą samą stówę wyda na naukę języka angielskiego i wszyscy zapłacą podatki. I ta stówa opodatkowana jest kilkakrotnie. To jest ten efekt mnożnikowy. Tak, i teraz tak, piąty paragraf, który również mówi o, rozwiązuje problem wadliwej dystrybucji pieniądza. I on mówi tak, deficyt budżetowy i dywidenda narodowa mogą być finansowane dodatkową emisją. I właśnie to jest ten, jeżeli chodzi o ten deficyt, pozytywny deficyt, właśnie finansowany pieniądzem niedłużnym, powoduje, że ten deficyt jest pozytywny, bo cała praca zostaje w kraju, nie jest eksportowana za granicę właśnie przez to, że deficyt obecnie jest obsługiwany pieniądzem dłużnym. I wreszcie dywidenda narodowa, którą my definiujemy w ogóle w osobnym opracowaniu,
bo nasza dywidenda narodowa, prawdę mówiąc, nie ma nic wspólnego z dochodem gwarantowanym, bo jest naprawdę bezwarunkowa. Jest tytułem wynikającym właśnie z majątku, który jest dzielony pośród obywateli. Więc to jest bardzo, bardzo istotny tutaj punkt. Piotrze? Ja bym o tej dywidendzie, ponieważ o deficycie już sporo mówiliśmy i mam nadzieję, że ten temat przynajmniej wstępnie został wyjaśniony, bo ty mówiłeś o tej różnicy między rodziną a państwem, tak? Z punktu widzenia jakby porównań biologicznych można by powiedzieć, że tkanka czy komórka nie decyduje o ilości krwi w organizmie, tylko organizm jako system, jako całość. No to jest jakby coś podobnego, to jest ten sposób myślenia. Natomiast jeśli chodzi o dywidendę, to chciałem podkreślić jedną rzecz, mianowicie wypłata dywidendy jest narodowej i jest efektem czy realizacją istnienia dobra wspólnego i uczestnictwem we wspólnej własności. Czyli kiedy ona może być wypłacana? Wtedy może być wypłacana, kiedy mamy na przykład dochody z naszej wspólnej własności w postaci zasobów naturalnych, na przykład sprzedajemy energię z geotermii chociażby, tak? Albo pojawia się potrzeba tej dodatkowej emisji pieniądza, ponieważ rośnie gospodarka. Ty, Januszu, mówiłeś o tym przed programem, o tym artykule chyba. Tak, ja mówiłem o artykule, znaczy o dwóch artykułach z jednego, tygodniku. To jest miesięcznik teraz, jeśli chodzi o Gazeta Bankowa. Gazeta Bankowa. Właśnie tam jeden z autorów właśnie podniósł ten temat, że pieniądze powinny być jakby dosypywane, dorzucane do gospodarki w momencie, kiedy ona rośnie. Doktor Jacek Kołoniewski na przykład tam zabierał głos bardzo sensownie w tej debacie. I to jest właśnie ten między innymi wątek, ten temat, bo po prostu muszą się pojawić nowe pieniądze, żeby obsłużyć nowy potencjał, który się pojawia. I to się, to ja podkreślałem to właśnie w tej części pierwszej, że ludzie to, co jest wręcz techniczną koniecznością z natury w ogóle robienia gospodarki, banksterzy to przechwycili po prostu tą czynność, wydawałoby się oczywistą i techniczną, który naród powinien wykonywać, że tak powiem, prostymi sposobami na bazie swoich instytucji narodowych, takich jak bank, no powiedzmy centralny, a oni się po prostu w to wcisnęli i zaczęli tą potrzebę wkładania pieniądza do gospodarki, która się ma rozwijać, wcisnęli się z tymi po prostu kredytami, które są brane właśnie znikąd. Działają jak respiratory. To po prostu tak, no to jest pewien rodzaj, to jak pasożyt, to tak pasożyt robi, wiesz, on ci się wkrada po prostu w to, co jest twoje i jeszcze ci po prostu, nie dość, że za tą czynność jeszcze konsumuje gigantyczne pieniądze i wprowadza cię w jakiś rodzaj choroby ciężkiej, bo tak się rozgościł na naszym organizmie. Dzisiaj banksterka tak się rozgościła na całej populacji ludzkiej, że doprowadziła ją de facto do na skraj upadku. No przecież ta skala zadłużenia taka jest, no to właśnie jest dowód tego. Jest pytanie jeszcze, jaka część tego zadłużenia to jest to, co trzeba jakby zwrócić jako ten kredyt podstawowy, a jaka część w tym to są odsetki, czyli czy tej lichwa, bo tutaj z tego co wiem, to olbrzymia ilość procentowo tej lichwy jest w tej globalnej sumie do zwrotu, jakie mają poszczególne narody i w ogóle cały świat. Zaryzykowałbym też, że... zwrócenia, bo jest tak olbrzymia, ona jest multiplikowana już wielokrotnie. Tak, zaryzykowałbym tezę, że to jest ponad 90% to są skumulowane odsetki. No przecież to po prostu się w głowie nie mieści, żeby taką lichwę wywalić po prostu ludziom w ciągu tych ostatnich powiedzmy 100 lat, no powiedzmy nie kiedyś ktoś to liczył, czytałem takie opracowanie na przykładzie długu państwowego bodajże Kanady. Od momentu, kiedy w 71 roku Nixon wypowiedział umowę z Bretton Woods, czyli odszedł od parytetu złota, i to był rachunek chyba liczony do tam mniej więcej 2010 powiedzmy roku. A jak to wygląda? No przepraszam. I tam wyszło, że kapitał stanowił jakieś pojedyncze procenty, już nie pamiętam, załóżmy 2 czy 3, a reszta to były w tym globalnym długu to były odsetki. A teraz, kiedy nieraz nam tłumaczą ci rządowi tam różni komentatorzy i tam się patrzy wtedy, jak masz budżet, to ile w budżecie rocznie przeznaczamy na spłatę samych odsetek, prawda? No to jest mniej więcej równowartość, tak było przynajmniej jeszcze powiedzmy przed pandemią, to była mniej więcej równowartość, sama obsługa długu to była mniej więcej równowartość wszystkich wpływów z podatku
od osób fizycznych, czyli od naszej pracy. Czyli samoobsługa. To jest skala samoobsługa, nie mówię o zwrocie tej pierwotnej kwoty. Gwarancją spłaty właśnie. Zresztą nie na darmo w 1913 roku, kiedy powstał Fed, czyli prywatny bank centralny w Stanach Zjednoczonych, równocześnie w tym samym roku ustanowiono podatek dochodowy. Bo właśnie on miał właśnie finansować bankierom odsetki. Był gwarancją, no. Tak. Słuchajcie, przejdźmy do szóstego. Tak, prosimy bardzo, ale te dygresje są bardzo potrzebne, bo one nam jakby dodają tej pewnej barwy do każdego punktu. Prosimy bardzo. No ten szósty jest jakby rozwinięciem o dywidendzie społecznej, czy o dywidendzie narodowej, ale tam jest jeden ważny element na samym końcu, który warto będzie omówić. Dywidenda narodowa jest wpłacana jako udział obywateli w zyskach z emisji pieniądza, czyli tak zwanego senioratu i majątku narodowego. Teraz to się nie odbywa, nikt się z nami nie dzieli majątkiem, wręcz odwrotnie. My jesteśmy okradani, a żadnych zysków z majątku i pieniądza nie mamy. Dywidenda będzie wypłacana w pieniądzu wewnętrznym. I to jest ten ważny właśnie element, dlaczego w pieniądzu wewnętrznym. Bo tutaj dodatkowo będziemy mieli dystrybucję pieniądza, która obecnie jest wadliwą dystrybucją, bo ona idzie tylko jednokanałowo, czyli wypływa do rynków finansowych, do korporacji, a tutaj byłaby dystrybuowana właśnie do obywateli, ponieważ wewnętrznym pieniądzem to by dodatkowo jeszcze stymulowała rozwój gospodarczy. To bardzo ważny punkt. Piotrze, chcesz dodać? Tak. No, oczywiście to jest ta idea tego, że pieniądz wewnętrzny ma budować samowystarczalność maksymalną, na ile się da. Natomiast ten zapis nie oznacza, że nie może być również wypłacana w pieniądzu zewnętrznym. Natomiast obligatoryjnie będzie wypłacana w pieniądzu wewnętrznym. Bo wyobraźmy sobie sytuację taką, że mamy duży eksport, nie wiem, właśnie energii, tak, z Polski i bilans handlowy jest w danym roku bardzo, no, na dużym plusie, ale to się oczywiście zmienia. I wtedy można jakąś tam nadwyżkę również zagospodarować dodatkowo, ale nie możemy się do tego jakby zobowiązać, ponieważ tą pewną podstawową wypłatę dywidendy narodowej będzie, ta pewna wypłata będzie realizowana zawsze w pieniądzu wewnętrznym. I to jest jakby obligatoryjne. To tylko taki krótki komentarz. Dobra, punkt 7. To ja jeszcze dodam pewien element, bo my tutaj, bo obecnie relacja między państwem a obywatelem jest tak, że państwo jest wrzodem na pupie obywatela i go wykorzystuje, nie ma tej pozytywnej relacji. My tu zupełnie inną relację tworzymy, tak jak mówimy, że państwo może wypłacać dywidendę wewnętrznym i zewnętrznym, tak samo obywatel będzie decydował i to jest w tym paragrafie trzecim niepowiedziane wprost, ale wynika z niego to, że może płacić podatki albo w pieniądzu wewnętrznym, albo zewnętrznym. To obywatel będzie decydował o tym. Dobrze. Dajemy obywatelowi mnóstwo wolności właśnie. Paragraf 7. Właścicielem NBP jest naród. Aktywa NBP są niezbywalne. Celem działalności NBP jest prowadzenie polityki monetarnej w taki sposób, by stymulować rozwój działalności gospodarczej, dążyła do maksymalnego zaspokojenia potrzeb obywateli. Obowiązkiem NBP jest sporządzenie corocznych sprawozdań o wartości majątku narodowego. Narodowy Bank Polski ma obowiązek skupowania kruszców szlachetnych, by tworzyć w ten sposób dodatkową rezerwę. No tu jest kilka bardzo istotnych rzeczy. No przede wszystkim, że NBP jest własnością narodu, no bo jak się nazywa Narodowy Bank Polski, no to powinien być własnością narodową, powinien być bankiem i powinien być polskim. W związku z tym, a obecnie w Narodowym Banku Polskim nawet nie można mieć konta, obywatel nie może mieć konta w Narodowym Banku Polskim, a właśnie takie konto powinien mieć. Wreszcie kwestia, że obowiązkiem NBP jest sporządzanie corocznych sprawozdań o wartości majątku narodowego. To, o czym żeśmy mówili. Co roku obywatel przy debacie budżetowej musi się dowiedzieć, czy majątek wzrósł, czy zmalał. Jeżeli zmalał, to z jakiego ważnego powodu.
To jest istota rzeczy. No tutaj ja tylko dodam, wiesz, że kiedyś jeszcze w ekonomii w sposób wyraźny mówiono o rzeczowym i finansowym podejściu do ekonomii. Oba w zasadzie są ważne. W czasach PRL-u i realnego socjalizmu niewątpliwie dominowało podejście rzeczowe. Ono miało swoje oczywiście no, elementarne plusy, ale też by podejście finansowe było jakby troszkę na uboczu. Z kolei w tym tak zwanym kapitalizmie tutaj to stało się coś odwrotnie, a w tej wersji jego dzisiaj to właśnie to, że ty mówisz, że nie słyszymy, jaki nie ma cały czas bilansu majątku narodowego. Ten rząd po komunie też niczego nie zrobił, żeby zbilansować, co mamy. I w gruncie rzeczy całe tak zwane podejście rzeczowe, mówię w makroekonomii, bo w przedsiębiorstwach to oni muszą ten majątek swój cały czas tam trwały i powiedzmy te nietrwały liczyć, tak to rzeczowo nazywamy. Ale czy nie widzicie właśnie takiej asymetrii między brakiem używania w ekonomii generalnie właśnie podejścia finansowego na równi z podejściem rzeczowym i konsekwencją tego jest to, że nawet nie ma co roku sprawozdania, na jakim poziomie jest nasz majątek rzeczowy? No pytanie jest dość retoryczne, powiedziałbym, bo to jest oczywiste. Oczywiście dlatego, że korporacje międzynarodowe, które tak naprawdę tutaj dominują i rządzą, no nie są zainteresowane, żebyśmy mieli pewną wiedzę, tak? Tak. O tym, co naprawdę co mamy. Się dzieje tak, i co mamy, tak? A czego nie mamy, ile nam ubyło, bo to było dla nich bardzo niebezpieczne, taka wiedza, gdyby była popularyzowana i gdyby tak. Społeczeństwo raz w roku dowiadywało się dokładnie czegoś takiego. Dobrze, jedziemy dalej. Paragraf ósmy, przechodzimy tutaj do pieniądza lokalnego, to o czym ty sygnalizowałeś, my chcemy dać obywatelom i samorządom również możliwość prowadzenia swojej polityki lokalnej, monetarnej właśnie na rzecz społeczności, bo to i edukuje i otwiera dodatkowe możliwości rozwojowe dla lokalnych społeczności, a jednocześnie dla całego państwa i kraju. Pieniądz lokalny jest własnością społeczności lokalnej i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do społeczności lokalnej. Depozytariuszem tego prawa są jednostki samorządu terytorialnego i bank komunalny. Tutaj wprowadzamy właśnie instytucję banku komunalnego, o którym żeśmy wielokrotnie mówili. Mamy projekty, zgłaszaliśmy projekty do miasta stołecznego Warszawy, do różnych. To jest w ogóle osobny temat, bank komunalny. Pieniądz lokalny jest dobrowolny, bezodsetkowy, niewymienialny. Podatki lokalne mogą być opłacane w pieniądzu lokalnym. Wielkość emisji pieniądza lokalnego opiera się na potencjalnym i wzroście gospodarczym społeczności lokalnej z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza. To jest ten przykład tego Wergel, gdzie to świetnie zafunkcjonowało i to również uznajemy, że w konstytucji i tym ekonomicznym akcie konstytucyjnym powinno się znaleźć. Chcesz, Piotrze, dodać coś? Nie, tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest jakby powtórzenie pewnej logiki, która była wcześniej już tutaj przedstawiana na poziomie bardziej lokalnym i chciałem powiedzieć, że w naszej koncepcji nie ma sprzeczności między pieniądzem lokalnym w pełnym tego słowa znaczeniu, takim społecznościowym, gminnym, a pieniądzem tym wewnętrznym, dlatego że jeden jest pieniądzem emitowanym przez państwo, konkretnie przez bank centralny, dlatego że w tej koncepcji tylko bank centralny ma prawo tworzenia i niszczenia pieniędzy. Ale oprócz tego dopuszczamy możliwość powstawania społecznych pieniędzy lokalnych, też niewymienialnych i też bezodsetkowych, które będą obsługiwały jakieś szczególne potrzeby jakiejś tam lokalnej społeczności czy wspólnoty. Słuchajcie, zostały nam dwa jeszcze paragrafy. Tak. Ostatnie, ale też niesłychanie ważne. Artykuł 9. Zasoby naturalne są własnością narodu polskiego i tylko naród polski może odnosić korzyści z ich eksploatacji. Zakazuje się sprzedaży, dzierżawy, strategicznej gałęzi gospodarczych, w szczególności sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i komunikacyjnych. Tu warto zwrócić na słowo w szczególności, bo to nie jest katalog zamknięty. Nie chcieliśmy tutaj wymieniać wszystkich strategicznych. Myślę, że powinna to regulować ustawa. Natomiast kwestie zasobów naturalnych, o których jest bardzo dużo ostatnio mowy, właśnie w kontekście tego, że one zostają wyprzedane i że różne strategiczne nasze obszary czy gałęzi gospodarcze i również
są przejmowane przez prywatne koncerny. Absolutnie musi być zakaz w konstytucji tego typu działań. Chcecie coś do tego dodać? Znaczy sprawa jest chyba dość oczywista. Oczywista, o ile ktoś w ogóle uznaje istnienie dobra wspólnego i tego, że społeczeństwo i harmonijny rozwój społeczeństwa i również jednostek i rodzin funkcjonujących w ramach tego społeczeństwa musi się opierać na idei dobra wspólnego, czyli tej takiej infrastruktury, która wszystkich obsługuje. Tak, tak zwanej własności wspólnej, wiesz, własności wspólnej. Tak, ale ona ma szczególne cechy, dlatego że ona ma po prostu funkcję ogólnospołecznie użyteczne, czyli ona ma służyć wszystkim. Najkrócej, bo to jest temat rzeka. Nie chciałbym tego teraz rozwijać, będę miał na ten temat wystąpienie pojutrze na konferencji między innymi. O tym będę mówił. To jest ostatni punkt. Wszelkie umowy międzynarodowe o charakterze finansowym, mające funkcję nadrzędną wobec konstytucji lub będące w sprzeczności z zapisami konstytucji, wymagają zgody wyrażonej w referendum narodowym. No mieliśmy ostatnio taki przykład, że właśnie kwestie fiskalne próbuje się oddać do dyspozycji Unii Europejskiej. To jest absolutnie sprzeczne z konstytucją, tak. I takie rzeczy nie mogą być. To trzeba by najpierw zmienić konstytucję, żeby móc zgodzić się na ratyfikację tego typu właśnie rzeczy, które nam w tej chwili oferuje nie tylko rząd w Warszawie, bo te rządy w Niemczech czy w innych krajach Unii Europejskiej to samo w tej chwili forsują i wiadomo, o co chodzi, bo tutaj też mieliśmy tak ważne audycje między innymi z panią Ewą Żełską, dyskusję z posłem Sachajko. No i dalej sprawa wisi, to jest jakby temat na inną rozmowę. Wiem, że też macie ograniczony czas, natomiast myślę, że ta konstytucja w sumie taka ekonomiczna, którą tutaj żeście jeszcze tak dopracowali, ona rzeczywiście jest zwarta, ma olbrzymi potencjał takiej treści, prawda, bo każde zdanie coś znaczy. Za tym zdaniem kryją się konkretne rozwiązania. I tutaj przed nami myślę, no bo gdybym się przyglądał teraz, tak zapytam troszkę od innej strony, bo ten akt funkcjonuje, wy go propagujecie, my tutaj w NTV staramy się to pokazywać, bo jest nam to bliskie, my też przecież myślimy całościowo i wielka zmiana ustrojowa to jest zmiana i ustroju politycznego, i finansowego, gospodarczego, i całego obszaru związanego ze zdrowiem. Właściwie wszystko, co dzisiaj jest rzeczywistością polską, wymaga radykalnego przemeblowania, ustawienia po nowemu. Na pewno nie tak, jak chce to zrobić wielki reset i nowy porządek świata. Więc mamy tutaj pewne rzeczy, które, jak uważacie, jaka część z tych zapisów, że w jaki sposób byłoby to do przełożenia na pewien rozdział w Konstytucji, bo tutaj propagujemy ideę pracy wielu środowisk niezależnych nad nową Konstytucją, bo tu trzeba pisać według mnie wszystko od nowa. To, co się stało teraz przez ten rok pandemii, oznacza, że skończyła się pewna epoka. Zresztą nam rządzący jeszcze to bardziej udowodnią w najbliższych miesiącach, jak nam zrobią jakiś wielki upadek na giełdzie, bo to też będzie kontrolowane, ale to dla ludzi to będzie nagle, dla nich to będzie nie nagle. Więc będziemy świadkami właściwie wielkiego chaosu, w którym oni stosując tą zasadę, że najpierw po prostu jest problem, potem oczywiście jest reakcja społeczna, na końcu jest rozwiązanie, z którym oni oczywiście przychodzą. Oni stworzyli problem, oni wiedzą, jaka będzie reakcja. Najpierw tworzą problem. Ja powiedziałem. Udają, że go rozwiązują. Ja tak mówię, tworzy problem, jest stworzony przez nich, reakcja jest w jakiś sposób też, masz rację, zaprojektowana, moderowana. No i na końcu jest ich rozwiązanie, więc my musimy uciec, my musimy wyskoczyć z własnym rozwiązaniem w tej sytuacji. Myśmy tego problemu nie stworzyli oni, my jesteśmy kontra tym reakcjom społecznym, widzicie jak reagujemy wszyscy i my musimy mieć przede wszystkim własne rozwiązania. Tak, ja ci odpowiem na to pytanie, które na samym początku zadałeś, jak to można, że tak powiem, wpisać w konstytucję. Nie bez przyczyny, my żeśmy się odwołali do tej struktury budowania aktów konstytucyjnych pierwszej Rzeczypospolitej na tak zwanych prawach kardynalnych. W związku z tym ten ekonomiczny akt konstytucyjny jest jednym z takich praw kardynalnych. Mm-hmm. Następnym takim powinien być, my uważam, że ordynacja wyborcza również powinna być aktem konstytucyjnym, ponieważ jest bramą do władzy. Mm-hmm. Prawda? Czyli musi mieć rangę konstytucyjną, takiego właśnie prawa kardynalnego.
i tak dalej. No oczywiście ustrój polityczny to z natury rzeczy, ale też właśnie rozmawiamy o ochronie zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, tak naprawdę nie mniej ważne niż pieniądz. Tak naprawdę zdrowie jest najważniejsze, czasami można o nie dbać prawie bezfinansowo, a tutaj też trzeba ustanowić takie kardynalne, konstytucyjne po prostu fundamenty w takim stylu, jak tutaj robicie. To dotyczy każdego ważnego rozdziału rzeczywistości naszej. I to musi być nowa konstytucja. I teraz zresztą my się znamy nie od dzisiaj, my tu wspólnie razem dyskutujemy, będziemy spotykać się choćby w Oliwii, potem 25-27 czerwca, 18 lat wolnych ludzi i też wielkie zgromadzenie różnych działaczy, różnych projektów niezależnych i dalsza praca. W maju się zobaczymy. A w maju mamy tutaj taką naradę łącznie z majówką taką, ale spontanicznie czwartą, ale mamy taką tutaj naradę w kilkanaście osób wewnętrzną też specjalnie po to, by razem tutaj i w sferze ekonomii, ale nie tylko, budować projekty i aranżować dyskusję. No, nas cieszy też taka jeszcze słówko, bo ukazała się książka, którą wy żeście rozmawiali z autorami tej książki, która tutaj jest w waszym materiale. Ja widziałem ją tylko w gazecie, napisaną przez między innymi doktora Jacka Hołonieckiego. Czy jest dużo według was ekonomistów, którzy idą w tą stronę, jakby zaczynają w tą stronę wyraźnie wiesz, wskazywać? Jak wy to oceniacie na koniec? To jest bardzo ważna książka. No. Oni z nami to konsultowali. Myśmy odbyli wiele rozmów. To jest książka Banki, pieniądze, długi, tak? Jacek Hołoniewski, Paweł Górnik i Mateusz Siekierski. Mamy nadzieję, dokładnie, że oni będą w następnych naszych tych debatach dotyczących ekonomii i waszego przede wszystkim wystąpienia też zgodzą się u nas wystąpić i będą gośćmi, prawda, specjalnymi tutaj. My oczekujemy na bardzo szeroką dyskusję. Mm-hmm. Nie przeszkadza nam, jak się niech się i Parterowicz pojawi nawet. My się nie obawiamy takiej konfrontacji. Powinna być to naprawdę poważna debata publiczna i zapraszamy każdego z krytycznymi uwagami, z pytaniami. Będziemy to objaśniać cierpliwie, bo po to powstało. Musimy mieć taką, też jeszcze pierwsze za chwileczkę dzielamy, musimy mieć taką strategię, ponieważ oni mówiąc nam o tym dzisiaj, choćby w Gazecie Bankowej, o czym mówiłem te dwa ostatnie numery, o czym milczeli przez całe lata. Teraz nagle o tym piszą, kiedy środowiska niezależne ekonomiczne, od nowej ekonomii, cały czas trąbiły o tym, nie od zresztą od dzisiaj. I teraz my mamy świadomość, że oni jakby chcą wypełnić nasz postulat i wiele osób może uznać, no to patrzcie, to ludzie z mainstreamu będą chcieli robić dobre rzeczy dla nas, natomiast my musimy, dobra, oni chcą to, ale co chcą w zamian? My musimy ostrzegać ludzi, w jaki sposób oni chcą nas po prostu tutaj na takim oczywistym, bez łaski posunięciu, jakim jest umorzenie tych długów, co oni będą chcieli od nas po prostu wyłudzić po prostu kolejnym kłamstwem sprzedawanym w publicznie jakiejś narracji typu Nowy Ład, prawda, który tutaj premier... No, czyli szykuje. Wyłudzić wolność i majątek. Tak, wyłudzić wolność i majątek. Musimy powiedzieć, to się nam należy po prostu w ogóle jeszcze z odszkodowaniem od tych potężnych korporacji, żeby te wszystkie długi zresetować, a nie żeby za to oddawać wolność i własność. I my musimy to bardzo mocno, prawda, musimy to bardzo mocno podkreślać, bo to jest właśnie, to się już zaczyna dziać. To już jak my to czytamy w Gazecie Bankowym, to co wy i jeszcze ilu ludzi z Nowej Komisji mówili już od tylu lat, to znaczy po prostu, że oni wchodzą w tą fazę. Rozwiązanie. Tak, tak. Oczywiście, że tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że na przykład dochód gwarantowany, który jest ostatnio bardzo popularyzowany, jest często mylony z naszą propozycją dywidendy narodowej. Mm-hmm. I to właśnie to jest ta wojna pojęć, o której mówiliśmy wielokrotnie. I na te pojęcia trzeba być wyjątkowo uwrażliwionym, że coś, co zewnętrznie wygląda podobnie, jest podobnie opakowane, w środku może być zupełnie czymś absolutnie innym. Natomiast wracając jeszcze, bo skojarzył mi się tutaj wątek, mówiłeś o zdrowiu, że zdrowie jest najważniejsze. No, ja chciałem powiedzieć, że zdrowie jest też elementem dobra wspólnego. Mhm. I tak naprawdę, jeśli mówimy o pieniądzu i o zdrowiu, to są dwie strony tego samego medalu, dlatego że spójrzmy, jak korporacje w sposób bezlitosny eksploatują właśnie ten element dobra wspólnego. I jak to wygląda? Kiedy za pieniądze publiczne często robi się badania, jakiś lek powstaje, po czym jakaś mała firma farmaceutyczna oczywiście jest kupowana przez dużą firmę, bo w tej chwili chyba jest 5 na świecie, które praktycznie wszystko zmonopolizowały.
Po czym oczywiście komercyjnie się ten lek sprzedaje, opatentowuje się go, więc mamy gwarancję niesamowitych zysków i te patenty wchodzą na miejsce jakby pieniądza dłużnego, bo według mnie będą one generowały korporacjom pieniądze podobne jak wcześniej pieniądz dłużny, o którym mówiliśmy, że już się historycznie jakby powoli kończy. I teraz proszę zwróćcie uwagę na to, co się dzieje dalej. Firma farmaceutyczna, bo wyciekły różne, nawet całkiem niedawno zapiski i dywagacje wewnętrzne w zarządach różnych firm farmaceutycznych, jak oni kalkulują zyski? Oni nie kalkulują zyski jak uczciwy przedsiębiorca, typu mam koszty, mam marże, mam koszty dystrybucji, sprzedaję to w takiej, takiej cenie. Oni liczą na to, ile z danego rynku można wycisnąć, a zwłaszcza wycisnąć ludzi, którzy są w obliczu, nie wiem, tragedii, śmierci czy ciężkiej choroby. I marże na niektórych lekach, była niedawno taka słynna sprawa w Stanach Zjednoczonych, kiedy jakiś fundusz inwestycyjny wykupił lek, który był stosowany bodajże przeciwko HIV i nagle cena leku wzrosła o kilka tysięcy procent. Kilka tysięcy procent. I to jest właśnie, dlaczego o tym mówię, bo to wszystko nam się spina jakby w obszarze dobra wspólnego, bo odpowiednie, właściwe zrozumienie, czym jest dobro wspólne, daje nam od razu światło na to, czym jest pieniądz i czym jest również zdrowie, i czym tak. są leki, czym są koncerny farmaceutyczne. Tak, dobro wspólne jest dużo większym, szerszym pojęciem, to rozumiemy to. Słuchajcie, no więc cieszę się bardzo, że tak był tak na spokojnie taki jakby czas na wyłożenie tych 10 punktów. Myślę, że każdy z nich z osobna powinien być w przyszłości tych debat, które oczywiście jako NTV i Wolni Ludzie i portal wolniludzie.net będzie chciał jak najbardziej wspierać i jakby uczestniczyć w tym i jakby współtworzyć tą rzeczywistość w sensie projektowania tej rzeczywistości. Wiem, że macie tam jeszcze jakieś spotkania. Przypomnijmy, Wojtek Dobrzyński, narodowy założyciel, twórca Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i Piotr Jankowski, ekspert tegoż Instytutu. Dziękujemy za tą wspaniałą, długoletnią pracę, koledzy, i pracujecie. Dalej pracujemy, bo to sami widzicie, ile tych osób przybywa. Cieszę się, że będziemy mogli, mam nadzieję, skutecznie doprosić autorów tej książki tutaj do dyskusji, właśnie do wystąpień, gdzie poprosimy wprost tych gości, aby się odnieśli do tego, co zostało tutaj dzisiaj przez nas powiedziane, co zresztą też jest w formie tekstu. Zapewne sobie to, mam nadzieję, przemyślą. I jednocześnie zapraszam w ogóle wszystkich ludzi, którzy się tą ekonomią interesują. To nie chodzi o tytuły, bo większość ludzi ma bardzo dużą wiedzę z ekonomii, tej niezależnej ekonomii, a wcale jakichś wielkich tytułów na sobie nie nosi. I liczy się wiedza, a nie tytuły, więc zapraszamy Was serdecznie do debaty, między innymi nad tym dzisiaj aktem konstytucyjnym, ekonomicznym, który koledzy przedstawili. Jaki jeszcze kontakt do Was na koniec? Proszę. No, kontakt jest do nas jak zwykle, czyli NIS przez 2S, nis.org.pl. Adresy mailowe to biuro@nis.org.pl. No i oczywiście my mamy też kanał, zresztą współpracujemy razem. Ten film również ukaże się na naszym kanale. To jest Nawity, kanał NIS. I tak nas można szukać. Ten akt konstytucyjny jest opublikowany, ale robimy tak, żeby on jeszcze na stronie był uwidoczniony w jakoś sposób szczególny. No i bardzo Ci dziękujemy, że podejmujesz te trudne tematy. One są bardzo ważne, ale ponieważ są trudne, więc no, trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby się właśnie nad nimi pochylić. Pochyli Ci troszkę wysiłku intelektualnego, bo często jest tak, że wiesz, oglądalność jest wtedy duża, jak są proste schematy myślowe i dużo emocji. Natomiast no, w takich sprawach, jak choćby tutaj, no, wymagana jest pewna jakaś taka uważność, pewien rodzaj takiego intelektualnego wgryzienia się w pewne rzeczy. A w konsekwencji, jak my to zdejmiemy z tego, często taki, wiesz, nawet ten język ekonomiczny i często używamy takich potocznych analogii, może się okazać, że bardzo wiele rzeczy jest dość
prostych, tylko że system pojęciowy... My chcieliśmy to właśnie jak najbardziej uprościć. Tak, najbardziej uprościć. Tu widać tą próbę prostego dotarcia, mimo że ekonomia z natury rzeczy ma pewne pojęcia, od których nie uciekniesz, to jest ta próba prostego dotarcia do świadomości każdego myślącego człowieka. Bardzo dziękuję, jesteśmy w kontakcie, też wolniludzie.net w ramach tej dyskusji o Nowej Polsce będą tutaj tą audycję zamieszczać i te tematy będziemy kontynuować. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo również. Cześć. Dziękujemy Tobie i Państwu. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.